Dzień dobry. Nazywam się Michał Syska, reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu dyskusyjnym pod tytułem Miasto Industrialne, Problemy Społeczne, Perspektywy Rozwoju. Organizatorami dzisiejszej konferencji jest właśnie Ośrodek im. Ferdynanda Lassalle'a. Konferencja odbywa się dzięki wsparciu i współpracy Fundacji Róży Luksemburg. To już jest druga konferencja naszego wspólnego projektu, który poświęcony jest rozwojowi miast. W sierpniu ubiegłego roku we Wrocławiu odbyliśmy taką konferencję na temat zielonych koncepcji polityki miejskiej. Ta konferencja jest niejako kontynuacją, a tak naprawdę rozwinięciem wątków, które były podjęte w sierpniu ubiegłego roku. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać i podziękować za to, że zgodzili się przyjechać do Wrocławia i wziąć udział w naszym spotkaniu naszym prelegentom. Chciałem przywitać panią Janę Erbel, członkini Zespołu Krytyki Politycznej, socjolożka, badaczka miast postsocjalistycznych. Osoba, która w swojej działalności publicystycznej, działalności społecznej odnosi się do kwestii miast, do kwestii kultury i jesteśmy bardzo ciekawi jej perspektywy przedstawionej podczas dzisiejszego spotkania. Jest nam niezmiernie miło, że chęć udziału w naszej konferencji wyraził pan Krzysztof Nawratek. Osobom, które interesują się kwestiami miejskimi, osoba zapewne doskonale znana, architekt, urbanista, autor wielu publikacji, m.in. książki Miasto jako idea polityczna. Właściwie osoba, która zabiera głos we wszystkich najważniejszych debatach, które w Polsce toczą się na temat rozwoju miast. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że pan Krzysztof Nawratek wykłada na co dzień w Wielkiej Brytanii, że zdecydował się przyjechać do Wrocławia i spotkać się z nami i podzielić się swoimi opiniami. Witam także pana Alecha Merglera, który reprezentuje Stowarzyszenie My Poznaniacy. Jest to chyba jeden ze społecznych fenomenów w ostatnich latach w Polsce. Mówię tutaj o Stowarzyszeniu My Poznaniacy. Jest to bodaj jedna z nielicznych autentycznie obywatelskich i oddolnych inicjatyw na poziomie miasta. Warto odnotować, że Komitet Wyborczy My Poznaniacy w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał prawie 10% poparcia, będąc całkowicie oddolnym komitetem, który tworzyli działacze różnych oddolnych inicjatyw miejskich. No niestety ze względu na chyba mało demokratyczną ordynację wyborczą My Poznaniacy nie są reprezentowani w Radzie Miejskiej Poznania, ale w mieście Poznaniu należą do najaktywniejszych grup, które oceniają na bieżąco politykę władz Poznania i także prezentują swoje własne postulaty. I wreszcie przedstawiciel środowiska wrocławskiego, Przemek Filar, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Wszyscy ci z Państwa, którzy śledzicie dyskusję toczącą się w mediach na temat rozwoju Wrocławia, na pewno znacie Przemysława, ponieważ on i jego organizacja jest niezwykle aktywna na polu właśnie wrocławskim i w budowaniu pewnej wizji rozwoju Wrocławia, także takich bieżących ocen. Miał być z nami redaktor Edwin Bendyk z tygodnika Polityka. Niestety w piątek okazało się, że Edwin Bendyk musi wyjechać za granicę w sprawach służbowych i niestety nie może być z nami dzisiaj osobiście, natomiast my postaraliśmy się przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki zadbać o to, aby głos Edwina Bendyka był dzisiaj obecny. I Edwin Bendyk do Państwa dzisiaj także przemówi i przedstawi swoje opinie. Także myślę, że większość z Państwa, jak patrzę po sali, otrzymała zapis tej rozmowy z Edwinem Bendykiem, którą odbyliśmy wczoraj. Na szybko przygotowaliśmy taki film i Edwin Bendyk będzie uczestniczył także w dzisiejszym spotkaniu. Przewidujemy następujący przebieg naszego spotkania. Najpierw zapoznamy się z opiniami naszych prelegentów, natomiast potem oczywiście bardzo bylibyśmy szczęśliwi, jeśli także Państwo poczujecie się pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania i będziecie skłonni zaprezentować własną perspektywę, własną opinię. Kwestia miejska w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach w Polsce staje się kwestią coraz bardziej istotniejszą, kwestią, która angażuje coraz więcej środowisk. Mam wrażenie, że na razie najbardziej aktywne są właśnie te oddolne inicjatywy obywatelskie, że to właśnie te nowe miejskie ruchy społeczne próbują formułować alternatywne wizje rozwoju do tych, które są prezentowane przez władze polskich miast. Ale tak jak mówiłem, tytuł naszego spotkania to miasto postindustrialne i właśnie ta transformacja współczesnych miast, która się dokonuje nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, jest jakby punktem wyjścia do naszego spotkania. Chcielibyśmy, aby najpierw wyjść od tego, aby spróbować zanalizować, jak zmieniają się współczesne miasta i jakie problemy społeczne tym przemianom towarzyszą. I potem w dalszej części dyskusji oczywiście będziemy starali się nawiązywać do tego, co dzieje się w Polsce, do sytuacji w polskich miastach. I dlatego jako pierwszemu chciałem oddać głos Krzysztofowi Nawratkowi z prośbą o próbę nakreślenia tego, czym jest miasto postindustrialne, jak to w tej chwili wygląda i jakie problemy towarzyszą tej transformacji współczesnych miast. I czy one faktycznie są już postindustrialne, czy może jednak jeszcze nie. Prosiłbym o takie wprowadzenie. Że oddaję Krzysztofowi głos.